Magazyn Sport, wydarzenia, rozpoczynamy od hokeja na lodzie. Drugi mecz Mistrzów Polski, drugi w Sanockiej Arenie, tym razem przeciwnikiem naprzód Janów, zespół Ciarko PBS-u Bank Sanok, oczywiście w białych koszulkach, podopieczni trenerów Demkowicza i Ćwikły. Przypomnę, w ubiegłą niedzielę grali pierwszy mecz ligowy z Podhalem Nowy Targ, wygrywając 10-1 i te mecze rozgrywane są awansem ze względu na udział Sanoczan w Pucharze Kontynentalnym w październiku. Piątkowy mecz z naprzodem, świetnie rozpoczął atak z Mike'iem D'Antonem i Jordanem Knoxem. Piąta minuta pojedynku, świetna asysta D'Antona spod bandy i Knox nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem bramkarza naprzodu Łukasza Elżbieciaka. A to już siódma minuta pojedynku i znów świetna szybka kontra Sanoczan, tym razem w rolach głównych Petr Sinagl i Jordan Pietrus, choć strzelca bramki po tym jak umieścił krążek obok bramkarza rywali, zaatakował dość ostro i podsiadł, ale skończyło się tylko na przepychankach. 2-0 w siódmej minucie, zapowiadało się zatem na kolejne bezproblemowe zwycięstwo, ale Janowianie pokazali charakter. Zaczęli naprawdę walczyć na całym lodowisku z mistrzami Polski. Na efekty tego nie trzeba było długo czekać. 13. nomen omen minuta i pierwszy gol dla naprzodu. Michał Działo pokonał Briana Pitona w asyście Marka Pola. Ale jeszcze w pierwszej tercji tego meczu gospodarze odpowiedzieli. Najpierw jednak kontra rywali i sporo szczęścia sanockiej defensywy i także bramkarza. A tutaj Martin Wozdecki z Peterem Sinaglem. Elżbieciak jeszcze broni. Zamykają sanoczanie rywali w ich tercji obronnej. W końcu Peter Sinagl wymanewrował Elżbieciaka i było 3-1 na 18 sekund przed syreną kończącą pierwszą tercję pojedynku. Druga już bardziej zacięta i wyrównana. Długo kibice czekali na bramkę. No i doczekali się w końcu trafienia, ale dla Janowian. 38 minuta spotkania. Zdaniem arbitra faul kwalifikujący się na rzut karny. No i do krążka podszedł Patryk Kogut. Długi, spokojny najazd i Brian Pitton pokonany. 3-2. Ta druga tercja dla Janowiana, więc trenerzy sanoczan mieli o czym myśleć przed ostatnią odsłoną kończącą to spotkanie. 3-2 to minimalna zaliczka. 49 minuta pojedynku i znów sanoczanie wykorzystują okres gry w przewadze. Poprzednio stało się to przy trzecim golu strzelonym przez Petera Sinagla, a teraz Mirosław Zatko i sprytnie tam zachował się Jordan Pietrus. 4-2 w 49 minucie pojedynku. Kibice w arenie nieco spokojniejsi o końcowy rezultat tego spotkania, ale w ostatnich minutach trwała jeszcze zacięta walka. Gospodarze znów mieli okres gry w przewadze i co róż dochodziło tam do ostrych spięć pod bramką naprzodu Janów, a dosłownie w ostatnich sekundach spotkania jeszcze Martin Wozdecki miał swoją szansę. Skończyło się na 4-2, a więc w drugim meczu sezonu Mistrzowie Polski podnieśli drugie zwycięstwo. Jak się mówi, że zwycięzców się nie osądza, ale na pewno dzisiaj byliśmy cieniem zawodników tego, co ostatnio żeśmy grali. Na pewno też ta forma nie jest jeszcze taka ustabilizowana, że każdy mecz gramy równo. Widać, że jeden mecz gramy słabo, drugi gramy lepiej, następny znowu gramy tak różnie, jest w kratkę. Myślę, że to jest kwestia czasu, żeby wszystko się pokładało dobrze i zatrybiły wszystkie
tryby i żeby to ruszyło, żebyśmy grali, żebyśmy zadowolili kibiców. Na pewno przepraszamy za naszą grę, ale tak jest, różnie bywa w sporcie, że każdy chce wygrać. Oni też tu przyjechali z nastawieniem wygrać, postawili się bardzo mocno, choć nasza gra nie wyglądała bardzo dobrze, no ale tak jak już mówiłem, że w sporcie, tak jak w życiu, nie zawsze się wszystko układa. Cieszymy się z jakiegoś tam zwycięstwa, natomiast samej gry nie. Zagraliśmy bardzo złe spotkanie. Tutaj gratuluję drużynie z Janowa też postawionych wysoko poprzeczki. Chłopcy walczyli. Myśmy podeszli troszkę, wydaje mi się, do meczu zbyt lekko, zbyt pobłażliwie do przeciwnika. Natomiast no jak to w meczu bywa, wysoko poprzeczka była postawiona i mieliśmy problemy swoje. Mamy swoje problemy jeszcze, postaramy się to uporządkować. W niedzielnym meczu, także rozgrywanym awansem w Opolu, Sanoczanie prowadzili już 3-0, by przegrać 4-6. Z powodu deszczu nie odbyły się rewanżowe półfinały play-off na Polskiej Ligi Żużlowej. Mecz w Rzeszowie przełożono na 25 września. A w drugiej lidze wysoka porażka Krośnian w Krakowie i tym samym odpadają z dalszej walki. Piłkarze ręczni Stali Mielec odnoszą trzecie zwycięstwo. Pierwszoligowcy z Przemyśla przegrywają drugi mecz. W drugiej lidze piłkarskiej zwycięstwa Stali Stalowa Wola i Stali Mielec nad wiceliderem z Częstochowy, porażka Siarki w Sosnowcu. W trzeciej lidze piłkarskiej samodzielnym liderem Stal Rzeszów po wygranej nad Izolatorem, ale Resowia swój mecz przełożyła na środę 24. A teraz zapraszam na relację z turnieju siatkówki Panio Puchar Dewelopresu od piątku do niedzieli w rzeszowskiej hali pod promie walczyło 5 zespołów: Muszynianka, Krzeostrowiec, Pałat Bydgoszcz, Budowlani Łódź i oczywiście gospodynie Developers Rzeszów. Podopieczny trenera Marcina Wojtowicza są już na finiszu przygotowań do startu Orlen Ligi. Pierwszy mecz zagrają 3 października. Jak zatem oceniają swoją formę tuż przed startem tego turnieju? Mamy za sobą bardzo ciężki okres przygotowawczy. Teraz troszkę schodzimy z obciążeń. Zrealizowaliśmy 100% tego, co sobie założyliśmy, więc wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej pozytywnie. Jeżeli chodzi o mecze, no to wiadomo, że ta forma jeszcze faluje, że jeszcze jest dużo rzeczy do grania, ale te wyniki, które osiągaliśmy, wydają się być też pozytywne, tak jak realizacja całego planu. Ze względu na to, że nawiązujemy walkę praktycznie z każdym zespołem. Nawiązywaliśmy do tej pory. To znaczy, że ten poziom tej Orlen Ligi nie jest na tyle odległy, żeby nie można było gdzieś tego nadrobić. Mamy bardzo młody zespół i wiadomo, że będziemy ustępować drużyną doświadczeniem przede wszystkim i takim obyciem wojskowym, no ale młodość rządzi się troszkę innymi prawami. Będziemy chcieli tą właśnie ich ambicją, tą wolą walki i grą w każdym meczu na 100% troszkę to zniwelować. Developers rozpoczął turniej od porażki z ekipą Muszynianki 1-2, bowiem trenerzy wszystkich ekip umówili się, że mecze rozstrzygane będą w 3 setach. To był pierwszy piątkowy mecz rzeszowianek. W drugim, rozgrywanym już po południu, ekipa trenera Wojtowicza ograła Krzyostrowiec 2-1 w setach do 18, drugi przegrany do 19 i trzeci decydujący do 21. W meczu sobotnim Developers przegrał z Budowlanymi Łódź 0-3 w setach do 20, 21 i 15, a to czwarty mecz rzeszowianki w niebieskich koszulkach po prawej stronie ekranu. Potykają się z ekipą Pałacu Bydgoszcz. Pierwsze 2 sety dla gospodyń, wygrana do 22, w drugim zwycięstwo do 17, w trzecim, którego Państwo są świadkami, no trwa już bardziej zacięta walka, a to z racji tego, że trener Marcin Wojtowicz na ten trzeci set wpuścił
nie jako rezerwową szóstkę. W pierwszej na placu gry wyszły Magda Olszówka, Magda Hawryła, Katarzyna Warzocha, Ewa Śliwińska, Paula Szeremeta, Karolina Filipowicz na rozegraniu i Lucyna Borek na libero. W tym trzecim secie oglądamy Olę Kazałę, Dominikę Nowakowską, Adrianę Budzoń na rozegraniu, Paulinę Głaz, Magdę Jagodzińską jako libero, Paulina Filipowicz i jedyna zawodniczka z tej pierwszej szóstki, która została na placu gry, to Katarzyna Warzocha z numerem szóstym. Końcówka tego trzeciego seta, jak już wspominałem, zacięta walka. Jednym punktem w tej chwili lepsze zawodniczki Pałacu Bydgoszcz wygrywają 19 do 18. Zwycięstwo w tym meczu, a to zwycięstwo jest już praktycznie zapewnione, bo rzeszowianki wygrały dwa pierwsze sety. Da ekipie Developresu trzecie miejsce w turnieju przygotowawczym do Orlen League. Ekipa Budowlanych Łódź została już triumfatorem tego turnieju. Zawodniczki z Łodzi wygrały wszystkie cztery mecze, z Muszynianką 2-1, a z pozostałymi rywalami Developresem, Pałacem i Ostrowieckim Krzo po 3-0. Drugie miejsce przypadnie ekipie Muszynianki, która przegrała jeden mecz z drużyną Budowlanych, w pozostałych triumfowała, a rzeszowianki zajmą trzecie miejsce. Nie wiadomo jeszcze tylko, jakim wynikiem skończy się trzeci set meczu z Pałacem Bydgoszcz. W tej chwili rywalki prowadzą dwoma punktami, 21 do 19. Ze środka piękny atak Katarzyny Warzochy i 20 punkt dla rzeszowianek. Aleksandra Kazała wznawia grę po stronie drużyny rzeszowskiej. Próba ataku z krótkiej. Zorientowały się blokujące ten atak gospodynie, ale nie było kontry Developresu, a ten blok także nie wyszedł Magdzie Jagodzińskiej. 22 do 20 dla drużyny bydgoskiej w tym trzecim secie. One zatem blisko wygranej, zwłaszcza że teraz po nieudanym ataku Pauliny Głaz bydgoszczanki prowadzą 23 do 20 i ponownie na zagrywce Kinga Dybek. Dobre teraz przyjęcie po stronie rzeszowskiej z prawego skrzydła, ale nie było kończącego ataku Magdy Jagodzińskiej. Piłka wciąż w grze, Warzocha w roli rozgrywającej. W dalszym ciągu miały bydgoszczanki szansę na udany atak, ale po tym nieczystym podbiciu piłki tracą punkt. 21 do 23. Dwoma punktami przegrywają gospodynie i Katarzyna Warzocha, gra już wznowiona. Jeszcze mają szansę rzeszowianki na zwycięstwo w tym meczu, zwłaszcza że teraz rywalki mylą się w ataku. Na zwycięstwo w tym secie oczywiście. 22 do 23 w tej chwili. Wróciliśmy do gry. Katarzyna Warzocha. Bardzo dobra zagrywka tuż za linię trzeciego metra i świetny blok Developresu, ale wciąż piłka w grze. Rzeszowianki przed szansą na kontrę. Atak autowy niestety Magdy Jagodzińskiej i tym samym rywalki zdobywają 24 punkt i mają w tym momencie piłkę setową w trzeciej partii. Natalia Misiuna, gra wznowiona. Fatalne przyjęcie po stronie Developresu. Rzeszowianki przegrywają trzeciego seta do 22, ale w całym meczu wygrywają 2 do 1 i dzięki temu skończą turniej o puchar firmy Developres na trzecim miejscu. A z Łodzią troszeczkę wczoraj nam mecz nie wyszedł, a do oceny no trzeba spytać trenera, bo tutaj trener oceni nas w tym tygodniu, także będziemy jeszcze poprawiać, mamy 2 tygodnie do ligi, także na pewno jeszcze jakieś tam poprawki będą. Takie mecze się zdarzają, zwłaszcza że to był silniejszy przeciwnik, bo rozumiem, że chodzi o wczorajszy mecz. No niestety i tak bywa, musimy się też do tego przyzwyczaić, no to jest, będzie nasz pierwszy sezon w lidze, w Orlen Lidze.
no jednak zagrywka, różni się ta zagrywka od takiej, która jest w pierwszej lidze. Aczkolwiek myślę, że no nie odstajemy tak bardzo od tych zespołów. No wczoraj nam troszkę nie wyszło, natomiast myślę, że dzisiaj się już dużo poprawiłyśmy i liczymy na to, że w ciągu tych 2 tygodni, które nam zostały, poprawimy dużo tych błędów, które wyszły w tym turnieju. Bardzo dużo materiału, bardzo dużo rzeczy do analizy. Już pierwsze wnioski, na pewno czeka nas bardzo ciężkie 2 tygodnie, żeby to wszystko jeszcze dograć. Popełniamy dość dużo błędów niewymuszonych, na tym trzeba się przede wszystkim skupić. No i inne rzeczy, które wyszły podczas tego turnieju. Bardzo pożyteczne mecze. Przede wszystkim, żeby zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, jak daleko jesteśmy, albo no, nie brakuje nam dużo tak naprawdę. Brakuje nam przede wszystkim doświadczenia i obycia wojskowego, tam dziewczyny po drugiej stronie w Muszynie czy w Łodzi. To jest krajowa czołówka, można powiedzieć, i chciałbym sprawdzić, jak daleko jesteśmy za nimi. Okazuje się, że jesteśmy w stanie do pewnego momentu z nimi grać, a przegrane końcówki są wynikiem właśnie różnicy w doświadczeniu naszych drużyn. Przez weekend na parkurze klubu jeździeckiego Leśna Wola w Głogowie Małopolskim rozgrywano ogólnopolskie zawody w skokach konnych przez przeszkody klasy CSN. Był to zarazem finał Pucharu Leśnej Woli. Lipiec, sierpień i wrzesień to zawody finałowe w tym cyklu. No, niezwykle atrakcyjne nagrody. Łączna pula 160 tysięcy złotych. Faworytem finałowych zmagań był oczywiście Michał Kaźmierczak, ale do konkursu Grand Prix przystąpiło także 2 innych reprezentantów Podkarpacia, licząc, że uda się zakwalifikować do rozgrywki i powalczyć o podium. To oglądany Bartosz Kut na Wałachu Aktyw. Bartosz Kut reprezentuje uczniowski klub jeździecki Lalin. Startował jako 4. zawodnik. Parkur ustawiony przez belgijskiego gospodarza toru Marka Debré był jednak bardzo trudny, wymagający. W sumie w nawrocie głównym 12 przeszkód. Trzeba było oddać aż 15 skoków. Jeden potrójny szereg, jeden podwójny. Bartoszowi Kutowi niestety przytrafiły się 2 błędy z dorobkiem 8 punktów karnych. Uplasował się ostatecznie na 6. miejscu w konkursie Grand Prix. Sztuka awansu do rozgrywki nie udała się także Sławomirowi Uchwatowi z JKS Pogórze Glinik Zaborowski. Sławomir Uchwat na Negro miał aż 3 błędy w parkurze i w konkursie Grand Prix znalazł się poza finałową, poza czołową 8. A to już przejazd głównego nawrotu w wykonaniu Michała Kaźmierczaka. Reprezentant klubu jeździeckiego Leśna Wola dosiada tu Wałacha Stakorado. Jak już wspominałem, Michał był faworytem tych zawodów. Wygrywał poprzednie turnieje eliminacyjne z cyklu Leśna Wola A Cup w lipcu i w sierpniu, a poza tym to jeden z najlepszych polskich jeźdźców. W tej chwili w takim nieoficjalnym rankingu na 2. miejscu. Lada chwila, lada dzień czekają go ważne starty w konkursach zaliczanych do Pucharu Świata. Nawrót podstawowy konkursu Grand Prix w wykonaniu Michała Kaźmierczaka. Przejechane na czysto, niezwykle precyzyjnie. No i Michał Kaźmierczak awansował do rozgrywki, w której znaleźli się także 2 inni zawodnicy, w sumie z 11 startujących. Hubert Kostrzewski na Premier Szuła i Krzysztof Leśniak na Centoboy. To już rozgrywka w wykonaniu Huberta Kostrzewskiego. Rozgrywka to oczywiście skrócony parkur. 7 przeszkód, 8 skoków. No i tu przede wszystkim walka z czasem. Trzeba przejechać na czysto, ale też liczy się w ostatecznej klasyfikacji czas przejazdu. Stąd zawodnicy szukają
skrótów, robią bardzo ciasne nawroty do kolejnych przeszkód, no i czasem niestety zdarzają się błędy. Hubert Kostrzewski na premier Szła popełnił jeden błąd w parkurze. To oczywiście karane było czterema punktami. Jego czas, a to też istotne w rozgrywce, 40 sekund, 24 setne. A to już Krzysztof Leśniak z WLKS-u Krakus Sfoszowice na Częstochowy. Krzysztof Leśniak także popełnił jeden błąd w parkurze w rozgrywce. Chociaż widać, że jego jazda była tutaj znacznie wolniejsza od Huberta Kostrzewskiego. Liczył mocno na czysty przejazd. Niestety jedna zrzutka kosztowała go 4 punkty karne, a czas 48 sekund i 62 setne sprawił, że Krzysztof Leśniak przegrywał w tym momencie rywalizację z Hubertem Kostrzewskim. No jako ostatni do rozgrywki konkursu Grand Prix, tu przypomnę, przeszkody już osiągały wysokość nawet 145 cm, stanął Michał Kaźmierczak, reprezentant gospodarzy dosiadający Wałacha Stakorado. Michał wiedział, że jego poprzednicy popełnili po jednym błędzie w tej rozgrywce, a więc wystarczyło mu pojechać na czysto, bez jednej zrzutki i wtedy zwycięstwo przypadłoby właśnie jemu. No ale ten trudny parkur trzeba było pokonać bezbłędnie. I to już ostatnia przeszkoda przed duetem Michał Kaźmierczak z Takorado. Pokonana czysta, 0 punktów karnych jako jedyny zawodnik. Jedyna para, która pokonała parkur w konkursie Grand Prix bez punktów karnych. Michał Kaźmierczak zwycięzcą Grand Prix finału Leśna Wola Cup i zwycięzcą całego cyklu Pucharu Leśnej Woli. Troszkę zawodnicy przede mną dali mi, ułatwili drogę, bo w rozgrywce zrobili porzucę, więc ja mogłem jechać trochę spokojnie, musiałem ryzykować. Wystarczyło przejechać na zero i dało to zwycięstwo w Grand Prix, no i tym samym też w cyklu Leśna Wola Cup. Ale to była rozgrywka wcześniej, był bardzo trudny parkour w tym nawrocie podstawowym. Tam trzeba było chyba bardzo ładnie i czysto pojechać. No tak, to jest pierwsze zadanie podstawowe, to chyba to rzeczywiście najtrudniejsze, no ale w rozgrywce już też wtedy trzeba zaryzykować, zazwyczaj postawić na jedną kartę i zdarzają się błędy. Ci zawodnicy przede mną jechali, zaryzykowali, zrobili porzutce, no i trochę było łatwiej, chociaż ja też jechałem ciaśniej, wiedząc, że zawsze może się zdarzyć rzutka, no i wtedy musiał próbować nadgonić ten czas, żeby mieć najszybszy, prawda? Ale się udało bez rzutki, także super. Koniec zawodów tu na własnym hipodromie, na własnym parkurze, teraz można się skupić nad zawodami międzynarodowymi, tak? Tak, teraz tydzień przerwy, no i za 2 tygodnie jadę do Tallina i na Litwę, tam będę walczył o punkty do Pucharu Świata. Za Michała trzymamy kciuki, a zwieńczeniem sezonu jeździeckiego na Podkarpaciu będą zawody w Gliniku Zaborowskim w ostatnią niedzielę września, memoriał Henryka Dobrzeńskiego Hubala, a w październiku finał otwartego Pucharu Podkarpacia.